20, czyli zaczynamy. Na razie zaczęliśmy od błędu 5000, błąd 5000. Ale mam nadzieję, że wszystko działa. Wy mnie widzicie? Możecie coś napisać? Bo właśnie coś się... A, właśnie mi się internet wysypał. To chyba musiało być zaplanowane na zewnątrz przez kogoś. To jak? Ruszyło? Ruszyło? Hej, hej. Ruszyło? Ruszyło? No właśnie o 20 mi się zresetował internet, nie wiedzieć czemu. Miałem totalne rozłączenie, połączenie i tak dalej. Ale widzę, że chyba jest już wszystko z powrotem w porządku. No, słuchajcie. Będę próbował... O, jest Pawlisia. Pawlisiu... Mam nadzieję, że to tak zadziała. Ha! I teraz już mamy tutaj kogoś, kto będzie pilnował porządku. Pawlisia została właśnie moderatorem i może was wszystkich zbanować, wyrzucić, skasować i w ogóle. Rewelacja. Słuchajcie, no to będziemy próbowali coś o tej puszce Pandory powiedzieć. Zaczniemy od no, klasyki, czyli trzeba włączyć komputer i on się tak fajnie resetuje i te rzeczy. I zaczniemy od wczytywania taśmy. Ci, którzy przyjdą trochę później, będą mieli chwilę na spóźnienie, bo no bo taśma się wczytuje. I piszczy. Tak, włączyłem nagrywanie, jest. Mam nadzieję, że to się później uda wrzucić, że to się potem uda wrzucić na YouTube'a. Na ZX Spinie. Słyszycie ten screen, jak się wczytuje? Wszyscy, co mieli spektrum, wiedzą, o co chodzi. Ale na streamie jest dostępne tylko przez 2 tygodnie, a ja chcę, żeby jednak było dłużej. Ja właściwie mógłbym, no tak, ale gac, jakbym tak zrobił, to by było 2 razy przepakowywane, to bez sensu. Ja mógłbym to wczytać teraz szybciutko, to znaczy zrezygnować z tego brzęczenia, ale zostawię tak, jak jest, dlatego że jak już wiecie, jak brzmią screeny, to usłyszycie, że po drodze się jeszcze jedna grafika będzie wczytywała. Mateusz, tak, na spektrum, te 48 kilo to było rzędu 5 minut i wszystko. No, pewnie jest dużo opcji, Patryk, ale ja... Ponieważ nie planuję raczej zostawania streamerem, to nie wgryzałem się specjalnie głęboko. Przy czym też ci, którzy się znają na spektrum i którzy wiedzą, czego słuchać, to na przykład w tej chwili słyszeli, że tam są duże kawałki pamięci, w której są same zera, czyli tam są jeszcze duże, duże rezerwy tego, żeby ten program można było rozbudować. Tak naprawdę to ja miałem dużo większe plany niż koniec końców zrealizowałem. Gac, no tak się jakoś po twoim niku domyśliłem, że to w tym kierunku należy cię szukać.
Edek nie ma w planach. Chociaż tyle osób pyta, że może zacznę nad tym myśleć, ale na razie walczę z pendrive'em znalezionym w trawie, więc... O, słyszycie? Spektrumowcy wiedzą. Screen. Bo tam jest jeszcze jeden obrazek, który można obejrzeć. Może nawet tam wejdziemy i obejrzymy. Zolf, tak, to tak szło z kasety. Pod tym względem chyba Spektrum było z tej trójcy Spektrum, Commodore i Atari najlepsze. Jak chodzi o obsługę magnetofonu, chyba najlepiej miało to zorganizowane. W sensie szybkości i działania. To jest na emulatorze, on tylko udaje. No ale jak może poudawać, to trzeba mu dać taką szansę. Bam. Aimber, ale chyba możesz ustawić w tym, jak jesteś na Twitchu, to chyba możesz ustawić, żeby szło zmniejszyć rozdzielczość albo coś. Obejrzeć sobie później oczywiście też możesz, ale w tej chwili chyba można tam gdzieś na dole powinieneś mieć, jak wiedziesz, ekranem, myszą na ekran, to tam gdzieś jest to takie kółeczko i takie zębate kółeczko od konfigurowania i to powinno wystarczyć, żeby tam móc sobie ustawić. Została mi kaseta, ale taka pomazana, to znaczy oryginalnej nie mam. Taką ostatnią piękną, ładną, oryginalną to mam Mantis. Kupił ją, jak wystawiłem na WOŚP. Dobra, słuchajcie, czyli w tym momencie zaczynamy grać. Krótkie wyjaśnienie, co w ogóle widzicie. Po lewej stronie jest ekran emulatora, po prawej stronie jest dołożona przeze mnie specjalnie mapka. Myślisz, że tylko na pierwszym ekranie? Ja podejrzewam, że tam literówek jest więcej. Po prawej stronie jest mapka, która jest wyciągnięta tak, żeby nam było prościej, bo ja oczywiście mógłbym spróbować posługiwać się tą mapą oryginalną, ale no, ona po pierwsze jest niekompletna, po drugie niewygodna, po trzecie musiałbym co chwila przełączać i kombinować, więc to nie ma sensu, więc będziemy korzystać z takiego wariantu, w którym ja mam dwa programy, to znaczy mam... Czy wam się ta mapa pojawiła? Bo ja na podglądzie jej nie widzę, niby tutaj... A, jest, dobrze, jest duże opóźnienie, dobra, bo jest duże opóźnienie po prostu. Ta mapa, którą widzicie po prawej stronie, ma dwie zalety. Po pierwsze, na niej będzie widać, gdzie ja jestem, co ułatwia grę, ale ja to kilka razy wyłączę, żeby było widać, jak to się tak naprawdę grało, bo tutaj ta mapa i różne na niej rozwiązania się całkiem fajnie sprawdzają jako element gry. Po drugie, ja tutaj, widzicie, jest taka czerwona kropka. Ja mogę tą czerwoną kropką sobie klikać i zaznaczać różne pola, żebyście wiedzieli, o czym ja będę mówił. Niestety będę strasznie gruźliczył, chrychał i tak dalej, ale u mnie to o tej porze roku normalne. W kilkadziesiąt lat po III wojnie światowej, która spustoszyła świat, pozostali przy życiu ludzie zebrali się na kontynencie Ameryki Południowej. Kontynencie, tak, to tutaj jest właśnie ta literówka. By na jej wschodnim wybrzeżu założyć miasto. Mieli w nim zacząć od nowa tworzyć cywilizację zniszczoną przed laty w ciągu kilku niespełna dni. Miasto rosło, zwolna zagarniając coraz to nowe tereny wydzierane gęstej roślinności. Jednak mimo pozornego szczęścia jego mieszkańcy nie spali spokojnie po nocach. Trochę się czuję zażenowany, jak to teraz czytam, no ale tak napisałem. Przeszkadzała im w tym przypowiednia, pochodząca nie wiadomo skąd, znana już przed wojną. Mówiła ona, że rząd któregoś z małych państw kazał na jednej z wysp Oceanu Spokojnego wybudować system rakietowy przeznaczony do zniszczenia wszystkiego tego, co przetrwa nieuniknioną wojnę atomową.
Koncepcja, że trzeba będzie niszczyć to, co przetrwało wojnę, która miała zniszczyć wszystko, jest ciekawa, ale nie wnikajmy. W wiele lat po konflikcie miała stamtąd wystartować rakieta wyposażona w urządzenia, które pozwolą jej odnaleźć pozostałych przy życiu ludzi i unicestwić ich. Nazwano ją Puszką Pandory. Przez wiele lat była to tylko legenda, lecz pewnego dnia zjawił się w mieście nieznany nikomu mężczyzna w mundurze sapera. Zapamiętajcie ten mundur. Opowiedział on o swych poszukiwaniach rakiety i napisał na froncie największego budynku w mieście nazwę wyspy, na której system się znajduje. Po kilku miesiącach zniknął, zapowiadając, że jedzie zniszczyć rakietę. Od tego czasu słuch o nim zaginął. Wielu śmiałków próbowało tam po nim dotrzeć, lecz nikomu nie udało się powrócić. Ty też postanowiłeś spróbować. Przez wiele lat gromadziłeś potrzebny sprzęt, wyszukując go po całym świecie w dawno przez nikogo niepilnowanych magazynach. W końcu nadszedł dzień, w którym oceniłeś, że masz już to wszystko, co będzie ci potrzebne. Na wyspę poleciałeś specjalnym, długodystansowym śmigłowcem transportowym. Kiedy latałeś nad wyspą, by przygotować szkic mapy, ukryte na szczycie jednej z gór wyspy działko uszkodziło twój śmigłowiec. Nie mogąc go opanować, wyrzuciłeś przez otwarte drzwi tyle sprzętu, ile ci się udało, po czym wyskoczyłeś na spadochronie. Opadając, widziałeś, jak śmigłowiec rozbił się na małej wysepce na północny wschód od wyspy i stanął w płomieniach. Jedyne, co możesz zrobić, to starać się wypełnić swoją misję do końca. Powodzenia. No i jesteśmy na łące, słuchajcie. Co pisaliście? Tak, przejdziemy całość. Takiego speedruna to można zrobić w 20 minut, ponieważ będę dużo gadał, to będzie trochę dłużej trwało, ale bez żadnego problemu. Wtedy nie myślałem o przenoszeniu, teraz można by się było pobawić, przy czym poruszanie jest na czterech klawiszach tak naprawdę NWSE. Nie, zaczyna się na mapie zawsze w tym samym miejscu. Ja teraz włączę pozycję gracza na mapie. Zaczyna się zawsze tutaj. I teraz jest taka... tutaj są różne patenty, które ja wtedy wymyśliłem i nie pytajcie mnie, dlaczego akurat takie, bo tak mi w duszy grało i tak zrobiłem. Jest taki problem z poruszaniem się po tej mapie, że można zabłądzić. To znaczy, normalnie, jak na przykład ja teraz napiszę N, no to idę na północ, wszystko się zgadza, ta moja postać poszła do góry. Jak napiszę S, no to pójdę w dół, mało zaskakujące. Jak teraz nacisnę S, to znowu pójdę na południe. Teraz dam S i znowu poszedłem na południe, a teraz jak nacisnę jakiś kierunek, jak wybiorę jakiś kierunek, to pójdę w los... To wcale nie pójdę tak, jak napiszę. Dlaczego? Bo ten las jest na tyle gęsty, że nie widać nawet, gdzie jest słońce. A jak nie widać, gdzie jest słońce, to nie można utrzymać kierunku. Ale ten problem pojawia się tylko wtedy, kiedy się stoi w takim miejscu, że na sąsiednich polach, przy czym przez sąsiednie pola trzeba rozumieć pola w kierunkach kardynalnych, czyli północ, południe, wschód, zachód, też jest las, bo jeżeli na którymś z sąsiednich pól nie jest las, no to wtedy widać, że tam jest coś innego i można w tamtym kierunku pójść. Więc jak ja teraz spróbuję pójść na północ, to błądzę po lesie i w sumie nie wiem, gdzie, normalnie bym nie wiedział, gdzie trafię. No dzięki temu, że mamy tę dodatkową mapę, to tam się ten ludzik przesuwa i ja wiem, gdzie jestem. Przy czym... O, i na przykład teraz chyba będę błądzić, bo chyba te kreseczki, które są na mapie dorysowane, to... mówią o tym... Tego na tej mapie z bajtka nie było. Jak się przyjrzycie, to ona tutaj żadnych kresek nie ma, ale to tylko dlatego, że ten gość, który to rysował, czyli Zaradkiewicz, tego nie zrobił. Przy czym ja nie wiem, czy on tego nie zrobił dlatego, że nie zdążył, czy dlatego, że nie pomyślał nad tym, jak rysował tę mapę, bo ten oryginał, brudnopis, który dostał te kreski miał, ale on po prostu tego nie pozaznaczał. W związku z czym z tej mapy, która była w bajtku, wynika, że można pójść wszędzie, a tam, gdzie niegdzie są ograniczenia takie, że
że właśnie to przejście jest niemożliwe, że jest pionowa ściana, za gęsty ten las albo coś takiego. Rozpad Eternitu, napisałem program, który odwołuje się do pamięci, ma uprawnienia administratora, odwołuje się do pamięci procesu emulatora i wyciąga stamtąd z pamięci współrzędne, pod którymi jest, jest gracz. No ja się wtedy bawiłem. Scroll grafiki go irytuje. Wiesz co, to była najpiękniejsza rzecz z całej tej gry kiedyś. A jemu się nie podoba. Nie, nie można tego wyłączyć. To niestety jest... Jak no niestety? No tak miało być, no. Dobrze, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy teraz. Normalnie, gdybym zaczynał, to bym zaczął od... Ponieważ z miejsca, w którym jestem, w czterech kierunkach jest las, są szanse, że mi się nie uda pójść tam, gdzie bym chciał. Ale spróbujmy pójść na wschód. Udało się. To może znaczyć tyle, że jeżeli... bo ja nie pamiętam już szczegółów. Bardzo możliwe, że jeżeli ja jestem w lesie w takim miejscu, że kierunek jest ograniczony, że nie mogę pójść na północ. Znaczy tutaj było tak, że nie mogłem pójść na północ. To bardzo możliwe, że to było uznawane, że można się w tym lesie połapać w kierunkach. Dobrze, jesteśmy w tym miejscu, z którego bym normalnie zaczął i teraz, żeby nie bawić się, nie martwić się z tym plątaniem po lesie, to trzeba zawsze zacząć od tego samego. Pójść 4 razy na północ, 4 razy na zachód. Ja to mówię z pamięci, ale tam widzieliście taką jedyneczkę. I tu jest kompas. Jak się weźmie kompas, to można chodzić po lesie. Z tym, że też nie wszędzie. Dlatego, że jak spojrzycie na mapę, to tu jest, tu w tej okolicy jest taki duży las. W tym lesie jest anomalia magnetyczna i tutaj kompas będzie wysiadał. A to jest o tyle problem, że tu się trzeba dostać, więc tam trzeba po prostu bawić się sztucznie, kombinować i metodą prób i błędów próbować się przedostać. I to chyba ze dwa razy tak będzie trzeba zrobić. No dobrze, to teraz co trzeba zrobić? Sterowanie w grze polega na tym, że się mówi wziąć. Nie, wiecie co, ja jeszcze nie wezmę tego kompasu, bo ja miałem pokazać najpierw dwie inne rzeczy. Po pierwsze, miałem pokazać, że... Widzicie, ja sobie zrobiłem notatki, ale tak się zagadaliśmy, że ja zapomniałem na nie spojrzeć. Pierwsza rzecz, jaką chciałem pokazać, to taka, że to nie jest tak, że tu się tylko chodzi. Chodzi wszędzie i nigdzie. Bo jak się zejdzie z lądu, ja poszedłem taki kawałeczek dalej z bardzo konkretnego powodu, żeby było szybciej, wbrew pozorom. Jak się zejdzie z lądu, to się wchodzi do wody, a w wodzie nigdzie nie możesz iść. Coś trzeba kombinować. Polecenia wydaje się, poza tymi odchodzenia, podaje się odpowiadając na pytanie, co chcesz robić. Więc jak jestem w wodzie, to chcę płynąć. Czyli chcę płynąć i trzeba podać kierunek. Przy czym jakbym nie podał kierunku, to on chyba by mnie zapytał, o właśnie, gdzie? Chcę płynąć na północ. Popłynąłem na północ i to był błąd. To nie jest jedyne miejsce, gdzie można zginąć. Miałem wrażenie, że mi się, jak mówiłem, dźwięk sprzęgał z brzęczeniem spektrum i strasznie rzęziło. To nie jest jedyne miejsce, gdzie można zginąć. Można zginąć jeszcze w kilku innych miejscach. Kto grał, to wie, że tutaj nie ma save'a i loada, więc trzeba za każdym razem zaczynać od początku. To jest niestety masakra. Dobrze, wczytamy tę grę jeszcze raz w tym momencie. Znaczy nie, właściwie to można... On mnie zapyta, czy chce grać jeszcze raz. Ja mu odpowiem, że tak. I teoretycznie jestem w tym samym miejscu, ale mówię wam szczerze, że ja sobie do końca nie wierzę, że to jest prawidłowo zaimplementowane, bo to było zaimplementowane na koniec i ja nie jestem przekonany, że ja tam zadbałem o wszystkie instrukcje, o to, żeby wszystkie dane się prawidłowo odtwarzały, bo to był właśnie ten problem, dla którego ja nie byłem w stanie zrobić save'a, że
wszystkie zmienne, w których były zapisane informacje o tym, gdzie ja jestem, co ja niosę, co już zrobiłem, były rozrzucone po kodzie. Gdyby one były w jednym miejscu, to zrobienie save'a i loada byłoby trywialne, a ponieważ one były rozrzucone w bardzo różnych miejscach, to ja nie bardzo miałem jak tego save'a łatwo zrobić i teoretycznie, jeżeli odtwarzam stan początkowy, to by mogło sugerować, że ja wiedziałem, gdzie są wszystkie adresy tych zmiennych. Ale moim zdaniem ja tego nie wiedziałem, bo jakbym wiedział, to bym tego save'a zrobił, więc ja tak, ponieważ nie jestem pewien, czy tu się wszystko odtworzyło, to ja wczytam tę grę jeszcze raz, z tym, że żebyście się nie martwili, to na szczęście emulator pozwala na zrobienie tego tak błyskawicznie. Patryk, nie, trzeba było samemu dochodzić. Z tym, że to był w takich tekstówkach zgadywanie, jakie są polecenia, to był standard. Jakieś ze dwa czy trzy polecenia podstawowe były, była taka wkładka do kasety i tam było napisane, jakie są dwa czy trzy podstawowe polecenia, ale generalnie nie było i trzeba było dochodzić samemu. Dobrze, idziemy po ten kompas. 4 na północ, 4 na zachód. Wiesz co, Haszaku, to jest właściwie, to jest żaden problem, dlatego że ja mam, że w emulatorze są snapshoty, czyli zapisujesz cały stan komputera, całe 64 kilobajty, więc nie wiem, czy nazwiemy to DLC, ale save'y są i zresztą będę z nich tutaj korzystać kilka razy. No to teraz, co chcesz zrobić? Wziąć kompas. Wziąć kompas. Tu jest taki problem, że jak się zrobi literówkę, na przykład bym napisał wzia i chciał teraz nacisnąć backspace, żeby poprawić, no bo powinno być on, a napisałem a i go nacisnę, to się skasuje całość, a skasuje się całość dlatego, że ja nie umiałem tego lepiej zrobić, nie umiałem skasować jednego znaku tego. Tak, ale te polskie znaki są na spektrum przedefiniowanie tekstu nie było żadnym problemem. Czyli teraz mamy kompas i już możemy spokojnie chodzić po lesie. Tak w ogóle to musimy zacząć od pójścia tu, ale zaczniemy od takiego miejsca, w którym akurat wiem, że sporo znaczy, to było jedyne miejsce, o którym ludzie, z którymi rozmawiałem, którzy mi mówili, że grali w puszkę na spektrum, mówili mi, że sprawdzili i że do niego dotarli i że tam bardzo mocno kombinowali. Więc pójdziemy właśnie w tamto miejsce. O, przy czym teraz mam kompas, ale ja wyłączę na chwilę podgląd tego gracza na mapie i pokażę wam, jak to wyglądało. Nie widzimy, gdzie jestem. Znaczy, wiemy, że jestem na piasku i pamiętamy, że doszedłem tutaj, gdzie zaznaczyłem czerwoną kropką. I teraz patrzcie, że ja nawet nie mając tej postaci, jeżeli już mam mapę, to mogę całkiem spokojnie się po niej poruszać, bo chcę dojść w to miejsce. Czyli po prostu idę na południe na razie. Jestem w lesie, a cały czas nie mogę iść na wschód, więc wiem, że idę cały czas wzdłuż tej kreski. Jestem w lesie, mogę iść we wszystkich kierunkach, to już wiem, że jestem tutaj, nie? Teraz wyjdę na łąkę. Jestem na łące. Jak jestem na łące, to jestem tutaj. Chcę dojść tutaj, czyli jeszcze muszę zejść dwa razy na południe. Pójść na wschód. Śrubokręt zostawimy. Śrubokręt nie jest do niczego potrzebny. I jesteś w górach, czyli wiem, że jestem tutaj. I w ten sposób, jak już się ma tę mapę narysowaną i ma się kompas, to można dość spokojnie nawigować i całkiem spokojnie się daje w ten sposób grać. No i trochę to na tym polegało. Galadriel, tutaj jedyna rzecz, którą byś widział, że się cały czas zmienia, to jest ten scroll na środku ekranu, bo no, cała reszta jest generalnie nieruchoma. Ale jeżeli ci się nie rusza ten scroll, to coś jest nie tak. Kamerka jest statyczna, bo kamerki nie ma z różnych względów. Nie chciało mi się sprzątać. Poza tym
ja was nie słyszę, wy mnie nie widzicie, jest jakaś równowaga. No, nie może być tak, że ktoś jest uprzywilejowany. Dobra. A, widzicie, muszę pilnować, bo próbowałem na tamtej... Nie w tym okienku próbowałem wpisać ten kierunek, w którym szedłem. Pójdziemy do takiego miejsca, które tam jest oznaczone literką B. Tam jest bunkier. Ktoś z was był w tym bunkrze? Perry, no, tak jak ci podpowiadają, bez kompasu się błądzi po lesie. Nie wiem, czemu wam tnie. Ja tutaj mam podgląd i u mnie idzie. Przy czym mówię nie o podglądzie takim, tym, który mam w OBS-ie, tylko o podglądzie na zupełnie osobnym komputerze, który stoi obok, więc nie wiem. Wydaje mi się, że jest podgląd, jak się da, że chcę patrzeć. Nie. Dawało się jakoś spojrzeć. Ale wiecie, że sam nie pamiętam. Dobra, stoisz przed drzwiami do niewielkiego bunkra. Na prawo od drzwi jest małe okienko, przez które widać leżący w środku podłużny przedmiot. Drzwi są zamknięte, więc co chcemy zrobić? Chcemy otworzyć drzwi. Ile jeszcze zrobię literówek? Wreszcie trafiłem w O. Otworzyć. Wydaje mi się, że to drzwi trzeba napisać, że inaczej będzie... A, źle napisałem. Ale zrozumiał. No, tutaj czasami jest bardzo starannie, a czasami nie. Stoisz przed drzwiami do niewielkiego bunkra, na prawo od drzwi jest małe okienko, przez które widać... No, to się nie zmieniło, drzwi są otwarte. Wejść. Wchodzisz w drzwi. Znajdujesz się w niewielkim bunkrze. Przez wąskie okienko wpada trochę światła, oświetlając nagie ściany i metalowe drzwi, które zatrzasnęły się za tobą, gdy tylko przekroczyłeś próg. Pod ścianą leży zmumifikowane ciało, ubrane w mundur specjalnej jednostki saperskiej. Pamiętacie, mówiłem wam, żeby na tego sapera zwrócić uwagę. Nad drzwiami widzicie duży napis. Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy tutaj wchodzicie. Czyli takie Dante, Lasciate Ogni Speranza i tak dalej. I stąd się nie da wyjść. Jak już się zrobiło ten błąd, że się tutaj weszło, to już jest koniec. To znaczy trzeba... można próbować otworzyć drzwi, można próbować wyjść, coś, ale po prostu to jest już koniec. Dzisiaj czy wczoraj na Secret Level ktoś narzekał na to, że... Ktoś narzekał na to, że w jakimś RPG-u siadł na krześle i tam umarł na tym krześle i że do czego to jest w ogóle potrzebne. No to tutaj jest jeszcze gorzej. Ale powiem wam w tajemnicy, że nie będziemy się w związku z tym musieli jakoś specjalnie... Nie, właśnie nie musimy zaczynać od początku, bo ja chciałem to pokazać, ale jestem przygotowany na takie niespodzianki i po prostu mam takie zapisanego snapshota. Właśnie teraz Disco Elysium, właśnie, chodziło o Disco Elysium. Ja bardzo przepraszam, ale ja mam demencję, ja potrafię nie pamiętać tytułu, mimo że 3 godziny temu czytałem i mimo że doskonale wiem, o jaką grę chodziło. To tak a propos tego, czy są sejwy w tej chwili. No są, właśnie przez snapshoty. Dobra, to teraz musimy pójść, to teraz już no takie tam, taka rozbiegówka z różnymi dziwnymi rzeczami. Nie, przepraszam was bardzo, ja jeszcze co innego chciałem wam pokazać. Wejdziemy jeszcze raz. Matko Boska, jak ja się miotam. Mówiłem, że się będę błaźnić. Otworzyć. Wejść. Dobra, i teraz już jak mówiłem, tu się nic nie da zrobić, prawda? I tutaj już się nie żyje. I jeżeli ktoś wpadł na pomysł, żeby w tym momencie odpowiedzieć na pytanie, co chcesz zrobić, i napisał gówno, to gra była bezwzględna. Ja wiem, że to wcale nie jest śmieszne w tej chwili, ale takie miałem
żarciki wbudowane w tę grę. Nie mówiłem, ani przez chwilę nie mówiłem, że to będzie safe for work, prawda? Dobra, wczytujemy tego snapshota. Jesteśmy z kompasem, ja muszę zacząć patrzeć na swoje notatki. Dobra, teraz idziemy do drzewa. Tylko do tamtego drugiego drzewa. Okej, okay, już wiem. Słuchajcie, to teraz pójdziemy do takiego drzewa, które to jest oznaczone literką D. Idziemy na łatwiznę, to znaczy idziemy patrząc na mapę, żeby się nie trzeba było specjalnie gimnastykować. Bo tak w większości miejsc to tutaj kompletnie nic nie ma. Nie wejdziemy we wszystkie miejsca, w których Marcel, bardzo cię przepraszam, ja naprawdę nie chciałem ci zepsuć dzieciństwa, wyszło samo. Stoisz na niewielkiej łączce blisko brzegu jeziora, na środku łąki rośnie olbrzymie, piękne drzewo o szeroko rozłożonych konarach. Chcę się na nie wspiąć. Ja jestem taki mądry, że wiem, co tutaj robić, bo przez ostatnich kilka dni kilka razy tutaj podchodziłem. I otóż, jeżeli spektrumowcy słyszeli te... A witaj, Bastorze. Ci z was, którzy rozpoznali wczytywanie screenu na spektrum, to już wiedzą, po co on był. On po prostu jest tutaj w tym momencie wyświetlany. No i z tego widoczku ma wynikać, że tutaj jest taka wysepka, co my ją tutaj widzimy, teraz na czerwono zaznaczam, nie? Że na tej wysepce jest coś, co wygląda jak bunkier, że jest jakaś tabliczka. No to pewnie trzeba będzie spróbować tam dojść. Jak chodzi o urodę tych tabliczek, to tej grafiki, to umówmy się, że to jest szczyt moich możliwości graficznych. Na szczęście nigdy więcej, nigdy później nie musiałem już niczego rysować. Dobra. To teraz musimy zejść z tego drzewa. Gdybym zrobił to w innej kolejności, to mógłbym pokazać tutaj jeszcze jeden z moich wrednych pomysłów, ale to pokażę wam inny. Otóż jak stąd się pójdzie... Tylko wiecie co? Ja na wszelki wypadek... Nie wiem, czy widzicie, że ja nagrywam. Nie, nie widzicie. Ja sobie robię dodatkowego snapshota, żeby nie musieć łazić jeszcze raz. Jesteśmy w takim jeziorku i jak spojrzycie na mapę, to na tej mapie z bajtka są takie kropeczki i na tej mapie, którą... bo jesteśmy... No, gdzie jesteśmy, to widzicie. Tutaj, gdzie jest ta czerwona kropa, gdzie jest ten ludzik. Na tej mapie... Tutaj są jakieś czarne punkty i na tej mapie z bajtka one też były zaznaczone. I jeżeli pójdziemy teraz na północ albo na zachód, to właśnie wejdziemy w te kropeczki. I wysłuchamy po raz kolejny tych trzech czy czterech taktów, które sam wymyśliłem. Mówiłem, że tu w paru miejscach można zginąć. Dobra, jesteśmy, jedziemy dalej. To już mamy kompas, to teraz już próbujemy posunąć do przodu narrację. Mocne słowo. Powiem wam, że z tą mapką dodatkową to wcale się ciekawiej nie gra, bo ona trochę psuje zabawę. Ale tak będzie szybciej, a w dodatku to ułatwia wam śledzenie, co ja robię, bo inaczej to niestety jest problem. Dobra, trzeba płynąć. To wpisywanie tego płynąć też jakiś
jołob wymyślił. A? Dobra. Leży akwalung. Wziąć akwalung. Tak naprawdę nie trzeba wpisywać całych poleceń, bo na przykład jeżeli bym chciał robić inwentaryzację, nie zrobiłem żadnej literówki, nie, to bym się dowiedział, co niosę, ale w sumie wystarczy tylko 5 liter, a to już inwent, to już nawet było jedną za dużo. O, bo polecenia są rozpoznawane na podstawie 5 liter pierwszych i już. Jest ograniczenie na liczbę niesionych przedmiotów. Bzyk, bardzo możliwe, że ja zrobiłem 5, dlatego że mi coś nie pasowało. Musiałbym sprawdzić dokładnie. Bardzo możliwe, że 4 po prostu nie wystarczały, że gdzieś tam się coś nie mieściło, coś było niejednoznaczne. Ale nie wiem. Dobra. Płyniemy na brzeg. Jesteśmy na brzegu. Teraz musimy pójść tu, gdzie jest trójeczka. Tam leży przedmiot, który będzie nam potrzebny, kolejny. Przy czym zauważcie, że... A, to zresztą zaraz wyjdzie samo. Idziemy tam. Spróbujmy dojść tu na razie. Czyli idziemy na południe. Na razie nawet bez kompasu byśmy spokojnie przeszli. Nie pamiętam, Mantis, wiesz, trzeba by było sprawdzić. Dobra. W kilku miejscach są widoczki, które nie mają wielkiego znaczenia. To znaczy, nawet jeżeli jest opis tego, co jest, to jest taki opis po prostu, że jest. Na przykład gdzieś tutaj, zaznaczam czerwoną kropeczką, jakbyście patrzyli, gdzieś tutaj na tej wysepce w prawym górnym rogu, gdzieś tam jest wrak śmigłowca, ale z tego, co pamiętam, to tam ani nie ma żadnego przedmiotu, a nawet jeżeli jakiś jest, to jest zupełnie bez znaczenia, to znaczy jest tutaj kilka przedmiotów, które można znaleźć, ale które są do niczego niepotrzebne. Oprócz przedmiotów, których użyjemy, jeszcze jest śrubokręt, który widzieliście, jest młotek, jest kapelusz, kapelusz można założyć, ale to bez znaczenia. On nic kompletnie nie zmienia. To znaczy jedyne, co może zmieniać, to na przykład, że jak już się ma kapelusz, to może się okazać, że nie można założyć czegoś innego. Starałem się być upierdliwie dokładny w takich rzeczach i to różnie bywało. Bastor chyba nie. Chyba się pływa bez żadnego problemu. Aczkolwiek świta mi, że może być jeszcze jakoś tak, że coś z wodą było, oprócz tego, że... Bo jak się dopłynie do krawędzi mapy, że się ginie, to pamiętam. Natomiast świta mi, że mogła być jeszcze jakaś... Że mogło być coś jeszcze, że w jakiś sposób jeszcze może mogło być tak, że się ginie. No i teraz tak jak mówiłem, że musimy dojść tu. Zauważcie, że mapa jest tak skonstruowana, że są kreski, którymi, żeby dostać się w to miejsce, trzeba albo wejść na którąś z tych czarnych kropek w lesie, albo, no inaczej się nie da, bo są te kreski, które mówią, że się nie da przejść między polami. A jak się wejdzie teraz do lasu, to się zacznie błądzić. O, i zrobimy coś takiego. Ja schowam teraz tego gracza na mapie i będziemy się wściekać wszyscy razem. Idę na wschód, czyli wszedłem do lasu. I teraz powinienem pójść na południe, ale nie widzę tego południa, a wskazówka kompasu kręci się jak oszalała, bo jesteśmy na obszarze anomalii magnetycznej, w związku z czym jak teraz pójdę, to nie wiem, gdzie pójdę. Nie mogę iść na zachód, nie mogę iść na południe, co sugeruje, że wróciłem w to pole,
zaznaczyłem czerwoną kropką w to pole, na którym byłem przedtem, nie? Bo na tej podstawie można rozpoznać to pole. No to próbujemy jeszcze raz. Na wschód, na południe. Ha, jakie szczęście, od razu. Jak się ma pecha, to się można w tym miejscu kręcić, zwłaszcza, że czasami się wychodzi na to pole, które teraz zaznaczyłem na czerwono i wtedy się nie wie, gdzie się jest tak naprawdę, bo nie wie się, czy jest się tu, czy tu i no, trzeba kombinować. Dobra, pokazujemy z powrotem gracza, jesteśmy w bardzo wygodnym miejscu. A, poczekaj, z minerem to jeszcze dojdziemy do tego. O, tam leżał patyk. Ten patyk też do niczego nie jest potrzebny. Wziąć toporek. Toporek będzie nam potrzebny. Wziąłem toporek. Mamy kompas, mamy akwalung, mamy toporek, czyli mamy te rzeczy, które są nam w tej chwili potrzebne. Teraz musimy stąd wyjść. No i teraz znowu musimy wejść na tę anomalię magnetyczną i znowu... Borek potworek wziął toporek we wtorek. Pawlisiu, ja to mniej więcej od szkoły podstawowej przerabiam. Tyle tych rymów już było, że ja już nawet nie próbuję zapamiętać. O, idealnie. Czysty przypadek, ale trafiliśmy od razu tam, gdzie trzeba było. Idziemy do tego dużego G. To G nie oznacza gówna, tak jak tam kiedyś przedtem, tylko że tu jest grota. Jak wejdziemy do tej groty, to gdybyśmy nie mieli mapy, to byśmy nie wiedzieli, gdzie jesteśmy, ale ponieważ mamy mapę, to wiemy, że jesteśmy po prostu po drugiej stronie góry. I tu jest drzewo. Na to drzewo nawet nie wiem, ale chyba się nie da wspiąć. A, tak. Da się wspiąć, ale nic z tego nie wynika. Zejdziemy z tego drzewa i użyjemy toporka. Zrobiłem literówkę. Mantis, jak widzisz, te przedmioty w ogóle często nie są uwzględniane. Jeżeli polecenie jest jednoznaczne, to że zrobiłem... No dobrze. To cię będę wołał w razie czego. Obok sterczy pień zrąbanego drzewa, którego czubek leży. Więc teraz spróbujemy zejść po tym pniu. I zeszliśmy do wody. Idziemy. No normalnie to byście oczywiście, jakby ktoś chciał grać, to by musiał sobie tę mapę obleść na wszystkie strony, rozpoznać, gdzie są te przedmioty i tak dalej. Ja głównie mi chodzi o to, żeby pokazać, że to się dawało zrobić. Mamy sznur. Wspinamy się. Wspinamy się z powrotem. Teraz musimy dojść. Ja nie bez kozery użyłem numerów kolejnych, żeby się było mi trudniej pogubić. Musimy dojść teraz tutaj, gdzie jest ta szósteczka, którą zaznaczyłem właśnie czerwoną kropeczką. Co wymaga przejścia przez grotę? I znowu się będziemy gimnastykować z tym, z tą anomalią, ale już teraz wróć. Będziemy musimy pójść na wschód. Znowu szczęście.
Tak, na początku. Znaczy, to były takie czasy, że rysowanie mapy to był element zabawy, w związku z czym no, każdy z nas był kartografem w tamtych czasach. Teraz tak, tutaj wydaje mi się, że jakbym poszedł w bok, to trafię albo w takie miejsce, w którym będą schody, po których jak zejdę, to mnie może prąd zabić, albo to miejsce z prądem jest gdzieś kawałeczek dalej, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie tutaj, tu gdzieś można dość łatwo zginąć. A żeby nie zginąć w taki trywialny sposób, to trzeba tutaj skorzystać z tego sznurka. Czyli jeżeli mamy tutaj metalowy palik, to spróbujemy do niego... O, poszedłem na skróty, nie pisałem całego. Przywiązałem ten palik, sznurek do palika. Teraz chcemy po nim zjechać. Jest drewniana klapa. Otworzyć. A, ona nic. Mamy toporek. I on się da rozbić tym toporkiem. Ale wśród przedmiotów, które można znaleźć, jest również młotek. I gdybyśmy mieli młotek, to z tego co pamiętam, to tym młotkiem też by się dało. To jest trochę śmieszne, bo ja z jednej strony, no, ten świat i jego konstrukcja jest taka bardzo umowna, a z drugiej strony ja dbałem o to, żeby właśnie takie rzeczy, że jak jest i młotek, i toporek, to żeby oba się nadawały w takim momencie do wykonania zadania, żeby tak nie było takiego męczenia człowieka, że no, mam młotek, ani nic nie mogę. O, a teraz wam pokażę coś śmiesznego. Pamiętacie, w którym byłem miejscu? Byłem tutaj, gdzie jest to czerwone kółeczko i szósteczka. A jak popatrzycie na mapę, to teraz jestem w prawym dolnym rogu. Bo ten program jest napisany w taki sposób, że na polach, na których coś się dzieje, one mają własną procedurę, którą trzeba wywołać. I żeby ta procedura mogła być wywołana, no to ona musi być związana z polem. I na polach, które tak naprawdę nie istnieją na mapie, bo ta czerwona kropka to jest tam, gdzie ja zjechałem na linię. To teraz, żeby znaleźć się w jakimś takim miejscu, które będzie mogło być obsłużone przez to, że dla danego miejsca jest jakaś pozycja, to ja jestem przerzucany w jakieś losowe miejsce na mapie i jak zobaczycie, to tak, tutaj w prawym dolnym rogu jest tu, gdzie ja jestem teraz, w prawym górnym rogu też jest coś takiego zaznaczone, takie zamknięte pole i jeszcze gdzieś na przykład tutaj w górach, tu gdzie na czerwono teraz zaznaczyłem, są takie dwa pola. Tutaj niżej na dole mapy też jest i tam są, to są takie miejsca, gdzie się dzieją takie super rzeczy własne, wbudowane w to, co się ma wydarzyć, w to, co jest mi potrzebne. Wiesz, to był kawał solidnej, nikomu niepotrzebnej roboty tak naprawdę, no ale był zrobiony. Kiedyś była metalowa drabinka, teraz zostały tylko śruby. 4 metry niżej widzisz betonową posadzkę, która graniczy z wodą. Skoczyć. O, zrobiłem literówkę, ale nie powinno być problemu, bo 5 liter. Jestem w słabo oświetlonym pomieszczeniu o wybetonowanej podłodze. Połowa pomieszczenia jest basenem. Pod wodą widać duży otwór w jednej ze ścian. I teraz tak. Jakbym stąd ruszył, tak po prostu wszedł do tej wody, to się utopię. Ale, jak pamiętacie, zacząłem od tego, że poszedłem po akwalung. Czyli mam akwalung, ale żeby z niego skorzystać, to go muszę najpierw założyć. Tak,
tak, żeby było tak jak w życiu, nie? Czyli założyć akwalung. Zakładasz akwalung i co chcesz robić? Płynąć. Tylko zanim wydam to polecenie, to kilka słów na temat tego, co będzie teraz, bo teraz będzie kawałek na czas. Ja mam nagrane na wszelki wypadek, bo może się zdarzyć tak, że ja się zagadam, zagapię i mi się nie uda wyjść, a nie mam mapy tego miejsca, w którym się znajdziemy. Znajdziemy się za chwileczkę w takich tunelach zalanych wodą, przez które trzeba przepłynąć na czas. Nie udało mi się wyciągnąć tej mapy, nie pamiętam, jak to zrobiłem. W związku z tym będziemy musieli... Na szczęście działa reguła prawej dłoni, więc nie ma problemu z tym, żeby się przez to przedostać nawet bez mapy. A, mogłem wam tutaj to wszystko powiedzieć. Jeszcze mogę wam jedno dla spektrumowców. Mapa jest narysowana na stałe. Tak, na bajtkowej mapie też go nie ma. Dla spektrumowców mapa jest narysowana na stałe. To, co widać, to są modyfikowane tylko atrybuty. A dla tych, co nie, a dla niespektrumowców, to chodzi o to, że spektrum ma tak zorganizowaną pamięć ekranu, że jest podzielone na takie kwadraciki 8x8 i na takim kwadraciku można zaadresować osobno każdy piksel, ale kolory są wspólne dla wszystkich 8. I tutaj jest zrobione tak, że te mapki są narysowane, czyli te piksele odpowiadające kropkom są wszystkie poustawiane, natomiast tam, gdzie ma nie być widać, to jest ustawiony ten sam kolor tła i ten sam kolor kreski, w związku z czym są rozpoznawalne. Znaczy, jak są takie same, to tego nie widać, a jak są różne, to wtedy ta kreska jest biała, a tło jest niebieskie. Taki tam spektrumowy trik. Wszyscy z niego korzystali. Jak spojrzycie, to teraz znowu jesteśmy w jakimś dziwnym miejscu na tej mapie, bo teraz jesteśmy o tu. Przeniosło nas z tamtego, z tego prawego dolnego rogu tutaj. Dobrze. U, O, I. Żeby było śmiesznie szczytywane bezpośrednio, znowu do spektrumowców, szczytywane bezpośrednio z tasiemki, znaczy nie przez procedurę odczytywania klawisza z ROM-u, tylko sam. Niestety jest tak, że jak ja się obracam, to widać kierunek, z którego przyszedłem, i to może być mylące. Na razie jest prosto, bo płyniemy cały czas do przodu. Natomiast ta mapa jest też spora. Jak teraz się obrócę w prawo, to będzie głupio. To, co jest w prawo, to jest to, co widać na wprost. Po prawej jest to z czego przypłynąłem. Ślepych będzie kilka. Ale z grubsza na tym polega reguła prawej dłoni.
Czy ja już się obróciłem? Chyba tak. No, pomyliłem się. Albo się uda, albo się nie uda, ale jesteśmy w złym miejscu, bo normalnie jak mam tlen około 13-12, to powinienem wyjść. Czyli się utopimy prawdopodobnie. O, ale to udało się, bo musiałem się gdzieś pomylić. No tylko metoda prawej dłoni ma to do siebie, że pomaga w takich momentach. Normalnie jak wszystko robiłem dobrze, to wychodziłem mniej więcej jak miałem tlenu 12-13. Ja niestety nie pamiętam tej mapy. To, co pamiętam, to to, że ona jest topologicznie tak zrobiona, że jeżeli się na początku próbuje pójść w prawo, w lewo, to jest zgon. W prawo, jak trzeba pójść w prawo, bo inaczej nie ma żadnych szans. Stoisz w niewielkim pomieszczeniu. Przez okienko z pancernego szkła umieszczone w jednej ze ścian widać silos i stojącą w nim rakietę. Pod okienkiem stoi pulpit sterowniczy. Po lewej stronie okienka widać na ścianie wyłącznik z napisem system. W prawej ścianie pomieszczenia są metalowe drzwi. Wyłącznik jest w pozycji off. Drzwi są zamknięte. No to spróbujemy to włączyć. Włączasz system rakietowy. Ha! Słuchajcie. Otwierasz drzwi. Wyłącznik jest w pozycji on. Może to trzeba było pisać obejrzeć? Nie, no nie pamiętam. Wydaje mi się, że można się było jakoś rozejrzeć, no ale na pewno nie było to look, bo to jednak powinno być po polsku. Patrzeć już sprawdzaliśmy, więc... Dobra, nie wiem o co chodziło, ale coś mi tutaj mignęło. Wiecie, robiłem minigry w grze, w grach, zanim to było modne. Nie, ta łąka jest zupełnie gdzie indziej. Ta łąka od pendrive'a nie jest na żadnej wyspie, tylko jest nad kanałem żerańskim. Dobra, trzeba wejść w te drzwi. Normalnie się wychodzi, a tutaj trzeba wejść, bo tak naprawdę się wchodzi do windy. To jest mało oczywiste, ale tak to tutaj rozejrzeć. Tak, chodziło o rozejrzeć. Dzięki, bzyku. Dobra, słuchajcie, mamy to. Teraz będą nam potrzebne jeszcze dwa przedmioty. Idziemy po nie. Zgodnie z logiką, jeżeli byliśmy w miejscu, gdzie była szósteczka, to zaznaczyłem tą czerwoną kropą, to teraz trzeba pójść tam, gdzie jest siódemeczka, prawda?
No to idziemy tam, gdzie jest siódemeczka. No i niestety musimy znowu się męczyć z tym płynąć. Nie, nie zdjąłem jeszcze tego akwalunga. Zrobię to w odpowiednim momencie, bo bez tego się nie da. To nie jest tak do końca. Prezesie, nie miałem żadnego feedbacku. Co więcej, nie mam bladego pojęcia, czy ktokolwiek ją przeszedł, tak naprawdę. Miałem feedback od ludzi, którzy grali, ale, i to jest... miałem zawsze bardzo poważne wątpliwości, czy ktokolwiek... się mocno w to wgryzł, bo w momencie, to jest zresztą historia związana z tą mapą w Bajtku i z tym, że ona jest podpisana Karol Mirowski. Ja o tym oczywiście już przez ostatnie dwa tygodnie opowiadałem 100 razy, więc ale powtórzę, bo Marcin Przasnycki mnie poprosił, żebym sam napisał, bo ani on, ani Łukasz nie znali puszki. W ogóle nie mieli z nią w ogóle do czynienia, więc ja byłem święcie przekonany, że tej gry nikt nie znał. Potem się okazało, że jednak nie, że jednak trochę osób z nią grało, ugrzęzło w różnych miejscach, ale czy ktokolwiek skończył, nie mam bladego pojęcia. Tak jak Patryk mówi, tu trzeba było mieć dużo samozaparcia, ale to nie tylko w tej grze. Nie wydaje mi się, że... Znaczy, poza brakiem save'a nie wydaje mi się, żeby puszka wymagała dużo więcej samozaparcia niż więcej niż różne inne gry. Bzyku, ale między hulała a ludzie grali jest... pewna, dość istotna różnica. Dobra, to teraz musimy się dostać do tego pola z numerem 8. Które znowu będzie tam, gdzie jest anomalia. Teraz... Dobra, to teraz... To jest takie dobre miejsce, łatwe do zapamiętania, aczkolwiek to nie ma żadnego znaczenia, ale zostawmy akwalung, bo jest ograniczenie na liczbę przedmiotów. I było pytanie o to, czy go zdjąłem. No nie zdjąłem go i to się teraz mści. Zdjąć akwalung, zostawić akwalung, aparat tlenowy, wziąć aparat. No i teraz musimy... Pójdziemy w to tam na tą mapkę. Rozpad Eternitu, tak, jest pozapamiętywane, są te współrzędne i nie ma z tym. Przedmioty zostają tam, gdzie się je zostawiło. Słuchajcie, robiłem kilka podejść. Kilka razy próbowałem zagrać tak, żeby pamiętać, co mam zrobić. Ani razu mi się nie udało tak, żebym nie wlazł gdzieś do tego lasu głęboko w tę anomalię magnetyczną i żebym nie błądził przez 2-3 minuty, a teraz za każdym razem trafiam od razu idealnie.
Gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego jest rozróżnienie, bo teraz chodzimy po skałkach, a czasami chodzimy po górach. Gdyby ktoś się zastanawiał nad tym, dlaczego jest takie rozróżnienie, to tłumaczę, że ja w 80 i 81 roku byłem na Chorwacji. Tak się zakochałem w chorwackich klimatach i w skałkach nad brzegiem, że jak rysowałem tę mapę, to musiałem skałki umieścić, po prostu nie było innej opcji. Tego programu, który rysuje mapkę, raczej nie będzie. Będzie mapa na nowo narysowana, ta z Bajtka, ale z tymi błędami, które tam były. Natomiast planujemy dołożyć mniej więcej taką wersję mapki, jak ta, którą ja mam teraz po prawej stronie, to znaczy kompletną, z zaznaczonymi tymi miejscami, gdzie się nie da przejść, i zaznaczonymi pozycjami tych obiektów, które są istotne. No, i teraz jest... Czekajcie, ja coś sobie sprawdzę. Dobra. Jak pamiętacie, znalazłem wykrywacz min. Tak, druga. Są dwie. Jak pamiętacie, znalazłem wykrywacz min i go mam. Ale jeżeli teraz pójdę... Halo, o co chodzi? No, bo to jest tak, że najpierw trzeba wykrywacz włączyć. Jak się włączy wykrywacz, to wtedy można próbować przejść. To znaczy, że na którymś z sąsiednich pól jest mina, ale na którym, to nie wiemy. Dobra, czyli jesteśmy w takim miejscu, z którego... Na wszelki wypadek mam nagrane, wiecie. Tak, miny są losowo. I to chyba w każdym kolejnym podejściu są na nowo. Cicho tam. Włączyć wykrywacz. Ja tego sapera skądś ukradłem. O ile to pływanie po tunelach to był mój pomysł, to tego sapera gdzieś podejrzałem. Nie mam pojęcia, ale to ja... Miałem trochę prasy, jakiś tam Spectrum User, jakiś takich gazetek, i stamtąd część pomysłów mogłem wziąć stamtąd. Nie pamiętam, ale tak mogło być. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Ryzykujemy? To był jednak błąd.
Nie, znaczy, że mina jest na którymś z sąsiednich pól. Przy czym nie wiem, czy po skosie też. Na pewno, cześć patrol. Na pewno lewo, prawo i do przodu, natomiast skośnych chyba, po skosie chyba nie łapało. Nie, nie było. To jest z czasów przed kodami. Tak generalnie. Jest, słuchajcie, jesteśmy po drugiej stronie. Stoisz przed obłym, dość niskim bunkrem. Przed sobą widzisz masywne, zamknięte metalowe drzwi. No to drzwi to się po prostu otwiera. Tak, nie pamiętam. Przy czym bardzo możliwe, że jakby po... tak. Bardzo możliwe, że jakby pogrzebać w pamięci. Prawdopodobnie za każdym razem tyle samo i ja podejrzewam, że one są, że to jest łatwe do sprawdzenia, bo one są prawdopodobnie zapisane w pamięci ekranu, tylko ukryte właśnie tym trikiem z atrybutami. Otworzyć drzwi. Wejść. Dobra, ja teraz jestem mądry, przy czym tu jest wskazówka. Dookoła drzwi wiodących w głąb bunkra znajdują się niewielkie otwory. I tutaj te otwory to jest wskazówka. Gość, tak, to właśnie tak było, że nie było żadnych checkpointów, że nie było niczego takiego, więc to była trochę masakra. Nie będę wam pokazywał, jak się... tak, gówno jest rozpoznawane wszędzie. Nie będę wam pokazywał, że tu się umrze tak po prostu teraz, no bo wszyscy się tego domyślacie. Pokażę, co trzeba zrobić, żeby nie umrzeć. Założyć aparat. W końcu po coś po niego poszliśmy. Zamknąć drzwi. Bla, 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 bla. Słyszysz cichy syk. Przez otwory dookoła drzwi wiodących w głąb bunkra wpływa do środka gaz o subtelnym zapachu fiołków. Nie do końca wiem, w jaki sposób da się wyczuć zapach gazu, jeżeli jest się w aparacie tlenowym, po pierwsze. Po drugie, nie wiem, co to miał być za gaz. Przejrzałem ostatnio, to znaczy to na pewno był któryś z gazów bojowych. Przejrzałem z ciekawości informacje o gazach bojowych, które pamiętałem, ale teraz kilka dni temu w Wikipedii. Przy żadnym z nich nie było napisane nic o fiołkach. Cyjanowodór to gorzkie migdały, to wiadomo. Natomiast fiołki, nie mam pojęcia, który to miał być. No dobrze, ale ponieważ już tutaj ten gaz nam nie przeszkodził, nie zabił nas, bo jesteśmy w tym aparacie, to jesteśmy dzicy goście, więc teraz musimy wejść do środka. I znowu, nie będę kombinował, no wiadomo, otworzyć drzwi. I teraz uważajcie, które... Ha. A, bez jagrest. Wewnętrzne. Wejść. No i to jest to miejsce, gdzie trzeba już tak ostatecznie ten system rozbroić. Co chcemy robić? Chcemy mówić, czy chcemy powiedzieć? Mówić?
Co chcesz powiedzieć? Chcę powiedzieć hasło. No i to jest taki super pomysł. Ja wiem, że już tutaj parę razy się padało hasło, że to było tylko dla świrusów, że jak się ginie za każdym razem, a tutaj trzeba jakieś randomowe hasło. Ha, 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 jaki mądrala. Zacznijmy od Pandora. Tak, żeby nie było, że tak od razu. Cykl startowy, czyli właśnie wysadziłem cały świat w powietrze. To straszne. No to koniec, słuchajcie, nie udało się. Jak dasz sobie radę ze świadomością, że stałeś się przyczyną ich śmierci? A grać można od początku, ale... O nie, nie mam save'a. Musimy znowu przejść przez te nieszczęsne pole minowe, bo nie zrobiłem save'a. Wydawało mi się, że mam save'a już za polem minowym. Słuchajcie, żarty żartami, ale tu zaczęły się schody. A, zapomniałem włączyć aparat. Znaczy wykrywacz. Włączyć wykrywacz. Idziemy. Może się uda. Tylko teraz to będę szedł na rympał, powiem wam szczerze, bo to wbrew pozorom może być całkiem szybko. No może nie tak od razu. To oczywiście teraz jest... Wszędzie są miny. No nie no. Co za pech, no. To jest zemsta z rzeczywistości za te wszystkie razy, kiedy nie ugrzęźliśmy w tym, na tym obszarze anomalii. To teraz będę się chrzanić z tym polem minowym nieszczęsnym. O, masz. Paluszek mi się omsknął. No nie, no Borek, co ty robisz? No, to by był jakiś pomysł. Ja mogłem sobie właściwie zrobić jakieś tutaj ułatwienie, ale nie myślałem, że zrobię tak głupi błąd z tym hasłem. To znaczy, ja wiem, jakie jest hasło, tylko nie pamiętałem, że... O, to może być fajny pomysł. Z tym wczytywaniem. No ale już nie będziemy się... Myślę, że szybciej przejdę, niż gdybym zaczął kombinować. Dobra. Bezbłędnie. Otworzyć drzwi. Wejść. Założyć aparat. Zrobiłem literówkę, ale na szczęście nie będzie miała znaczenia. Zamknąć drzwi. Teraz safe. Pamiętałem.
Otworzyć drzwi, znowu literówka, wewnętrzne tym razem. Mówić. Chcę powiedzieć Borek. I nic się nie dzieje, bo są trzy próby. Bo jest szansa, można się pomylić, tylko nie wolno użyć złego hasła. A nie, bo muszę mu powiedzieć, że chcę mówić. Mówić. Kassandra. No i co jest? Bardzo możliwe, że znaleźliśmy błąd. To by było śmieszne. Ale mamy save'a, nie? A nie, już jest. Teraz musimy już tylko wejść. A nie, musimy otworzyć wewnętrzne drzwi. Otworzyć drzwi wewnętrzne. Wejść. Zauważcie, że tutaj jest, że na ścianie jarzy się podświetlony napis system is on. Gdybyśmy tutaj weszli inaczej, to by się nie dało, to byłby, znaczy gdybyśmy nie włączyli tego systemu, to on byłby wyłączony i tu by się oczywiście nie dało nic zrobić. Chcemy mówić i chcemy powiedzieć Kassandra. Kasacja systemu, słuchajcie wreszcie. Nie mam pojęcia, dlaczego poprzednio nie zadziałało. Wcześniej nie wszedłem, a to może się, to może się pomyliłem. Brawo, unieruchomiłeś system, uporałeś się z systemem puszki Pandory. Dużo mniej skomplikowanym niż system głowy Kassandry, ale też nie miałeś tego przygotowania, które posiadał Theodor Hornitz. Jeżeli ktoś miał wątpliwości do czego piłem i co było inspiracją, no to już chyba ich nie ma. Bo Theodor Hornitz to jest postać z głowy Kassandry Baranieckiego. Dobra, słuchajcie, to mamy za sobą grę. Mam jeszcze jedną rzecz tylko do dodania, bo Too Loud to White mnie pytał, na podstawie czego, znaczy w czym ja to robiłem, jak ja to robiłem. Otóż, skąd dysponowałem tą wiedzę? Całość jest napisana w assemblerze, tylko że nie pamiętam niestety, jakiego ja assemblera używałem. Wiem, że był o tyle charakterystyczny, że był 64-kolumnowy, tak jak Tasword. No strasznie mi miło, Pawlisiu, ale chyba byłaś dobrym człowiekiem i bez tego. To, że on miał te 64 kolumny, to bardzo mocno ogranicza pole do manewru. Przy czym ja usiłowałem ustalić, co to mogło być i niestety to w tej chwili ta informacja jest o tyle mało przydatna, że assemblerów, które mają 64-kolumnowych assemblerów jest od cholery w tej chwili. Rzecz w tym, że on musi jeszcze spełnić jeden warunek, to znaczy musiał wyjść najpóźniej wiosną 86 roku. A niestety wiele z tych, które w tej chwili są, które pracują w 64,
korzystają właśnie z... znaczy, w tej chwili jest dużo nowych 64-kolumnowych i z tym jest i z tym jest problem. To nie jest kwestia mikrofonu. Ja w tej chwili po prostu patrzę na drugi ekran, żeby przełączać, i odwróciłem głowę. Bo pytanie o to... No, Kasandra Bogłowa Kasandry było opowiadanie Baranieckiego, które było źródłem inspiracji. I to jest, i teraz tak, to było narzędzie, ten assembler. Natomiast skąd miałem tę wiedzę, którą miałem? Po pierwsze, miałem te trzy, znaczy miałem takiego kolegę, Jacka Brzezińskiego. Jacek jest chyba z dokładnością do roku jest moim rówieśnikiem. Jacek studiował medycynę i specjalnie się nie interesował komputerami. Natomiast nie, chyba nie, to jest chyba Gonzo, to jest chyba przypadkowa zbieżność nazwisk. Jacek się specjalnie nie interesował komputerami, to znaczy Jacek miał tatę, który pracował w jakiejś agendzie WHO i zarabiał tak, jak się zarabiało pracując w agendzie WHO w latach 80. W związku z czym dla niego kupno, a inwestował w Jacka, więc kupno spektrum literatury i gazet nie stanowiło dla niego żadnego problemu. A Jacka to specjalnie nie interesowało, to znaczy Jacek posługiwał się tym spektrum jako narzędziem, coś tam próbował, jakieś bazy danych, czegoś się tam próbował uczyć, broń Boże, nie to, że zupełnie było mu z tym nie po drodze, ale jakoś programowanie go nie wciągało, no w końcu uczył się na medyka. W związku z czym te książki, które mu tata kupił, to tak u niego leżały i ja je pożyczyłem. No i od 85 czy tam 6 roku u mnie leżą, może mu je w końcu oddam. I więc te trzy książki, które tutaj widać, to było główne źródło mojej wiedzy. Ważna rzecz, która mi pomogła w pisaniu, to był artykuł Wacławka z komputera o przerwaniach w spektrum. Ten scroll jest zrobiony w oparciu o ten artykuł Wacławka i w oparciu o to, co znalazłem w tamtych książkach. To znaczy, w tamtych książkach była informacja o tym, jak można zrobić scrolla, ale takiego po prostu już nie pamiętam, czy działającego na okrągło, czy jak tam przesunąć o jeden piksel, korzystając z jakiegoś tam RCR-a, czy czegoś takiego. A ja to powiesiłem na przerwaniu właśnie w oparciu o ten artykuł Wacławka. No i to mniej więcej tyle. Jak macie jakieś pytania, to pytajcie, to ja jeszcze coś mogę dołożyć od siebie. Halo, halo, czy mnie słychać, czy mnie widać, bo ja widzę, że czat umarł. No nie wiem, jak wygląda sytuacja. Przykro by było, gdyby się to tak skończyło, ale no nie widzę was. Tutaj na podglądzie mi się... już widzę, że mnie słychać, ale czat wywaliło. No więc no, ponieważ czat wywaliło, to nie jestem w stanie zareagować na wasze ewentualne pytania, więc chyba będziemy musieli w tym momencie skończyć. Ale też wydaje mi się, że to wszystko, co chciałem powiedzieć i to, co było ważne, to już padło. No szkoda, że w taki głupi sposób kończymy, ale to...
W razie czego, jak będą jakieś pytania, to wiecie, gdzie mnie szukać. Ja chętnie coś jeszcze mogę dołożyć i powiedzieć. No to tyle, to cześć. Kończę, zatrzymuję i jak dobrze pójdzie, to za kilka dni wrzucę to nagranie gdzieś na YouTube'a i pokażę, wrzucę linka u siebie. Cześć.